Miasta w średniowiecznej Europie funkcjonowały pierwotnie na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego. We wschodniej części kontynentu dominowały niewielkie, otwarte osady, które z biegiem czasu zaczęły być uzupełnione przez nieduże grody, czyli osady obronne, wzniesione w trudnym do zdobycia miejscu. Wraz z upływem czasu przy klasztorach, grodach i zamkach zaczęły powstawać osady rzemieślników, czyli osób zajmujących się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, takich jak kowale, garncarze czy krawcy. Nadmiar wyprodukowanych przez nich towarów, których nie wykorzystała lokalna społeczność, sprzedawane były kupcom, którzy następnie podróżując z osady do osady, sami sprzedawali je z zyskiem. Proces powstawania miast nie był oczywisty. Część powstawała na skrzyżowaniu dróg, by ułatwić wymianę handlową, część powstała z przekształcenia się osad przy wspomnianych wyżej klasztorach czy zamkach, zaś pozostałe powstawały jako decyzja właściciela ziemi, który lokując miasto pragnął szybszego rozwoju tego regionu. Lokacja to utworzenie miasta lub wsi poprzez umowę władcy z zasadźcą, czyli osobą, która zobowiązała się zorganizować osadników i zbudować same miasto czy wieś. Umowa obejmowała prawa i obowiązki przyszłych mieszkańców, układ placów i ulic, czy dni, w których można było organizować jarmarki. W nowo założonym mieście zasadźca zostawał wójtem. Stawał on na czele osady, był lennikiem właściciela ziemi i podobnie jak rycerze był zobowiązany do pełnienia służby wojskowej na rzecz seniora. W swoim mieście miał liczne przywileje, spływała do niego część podatków czy kar sądowych płaconych przez mieszczan. Z biegiem czasu część miast uzyskała niezależność od pana ziemi, jednak nadal płaciła względem niego podatki. W ten sposób ukształtował się samorząd miejski. Mieszczanie ze swojego grona wybierali radę miejską, która tworzyła wewnętrzne prawa miasta, a ze swojego grona wybierała burmistrza, który był najwyższym urzędnikiem miejskim. Mieszczanie mieli prawo do własnego sądu nazywanego ławą miejską. Oczywiście zasiadali w niej najbogatsi z nich, co prowadziło do licznych konfliktów. Żyjący w miastach rzemieślnicy danej specjalności funkcjonowali w ramach cechów. Organizacja ta regulowała wielkość produkcji, dbała o jej jakość, jak i kontrolowała kształcenie kandydatów do zawodu. Kupcy, podobnie jak rzemieślnicy, tworzyli własne organizacje zawodowe, które miały chronić ich interesy oraz zapewnić bezpieczeństwo na szlakach handlowych. Miasta średniowieczne często były otoczone murami obronnymi wykonanymi z kamienia lub cegły. W momencie zagrożenia były obsadzane przez żołnierzy oraz uzbrojonych mieszkańców, najczęściej przedstawicieli cechów. Najsłabszymi punktami w murach były bramy, dlatego czasem zabezpieczano je dodatkową budowlą, barbakanem. Punktem centralnym każdego miasta był rynek, czyli centralny plac, na którym w dzień targowy handlowano. Na rynku czasem funkcjonowały sukiennice, czyli hale targowe, i tu również znajdował się ratusz, czyli siedziba władz miasta. Miejskie ulice były wąskie, nieoświetlone, a domy najczęściej pozbawione były kanalizacji, więc wszystkie nieczystości wyrzucano na ulicę. Na wsiach dominowała zabudowa drewniana. Chaty były ubogie, najczęściej jednoizbowe. Na polach siano przede wszystkim zboża, a uprawę prowadzono według metody trójpolówki. Polegała ona na podzieleniu pola na trzy części. Na pierwszej siano zboża wiosną, na drugiej jesienią, a trzecia część przez cały rok odpoczywała. Po upływie roku każda część przyjmowała nową rolę, dzięki czemu unikano wyjałowienia ziemi.